Dzień dobry, tutaj Krystian z totusiedlce.pl. W tym filmie opowiem o osiedlu Skarpa. Na tym kanale będą publikowane treści dotyczące siedleckiego rynku nieruchomości, więc jeżeli interesują Cię takie tematy, koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. Według ewidencji gruntów i budynków osiedle Skarpa leży w obrębie 54. Dla omawianego obszaru Rada Miasta Siedlce nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzenią, stąd należy traktować zawiążące ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium tym czytamy, że obręb 54 leży na terenie oznaczonym jako tereny mieszkaniowo, usługowe i usługowe. Osiedle leży w kwadracie ulic Ignacego Daszyńskiego, Marii Żyburowej, Mieczysława Piotrowskiego i Feliksa Chłasko. Osiedle od zachodu graniczy z osiedlem Panorama, natomiast od wschodu i południa z osiedlem domków jednorodzinnych. Od północnej strony znajdują się rodzinne ogrody działkowe Złote Piaski. Wiele informacji na temat osiedla dostarcza nam dokument pod tytułem Lokalny program rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2021-2023. Stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2021 roku. W dokumencie tym możemy zapoznać się z różnymi wskaźnikami dotyczącymi miasta Siedlce, jednak należy pamiętać, że wszystkie dane brane do obliczeń pochodzą na grudzień 2019. Dokument przedstawia podział na jednostki statystyczne Siedlec, w którym osiedle Skarpa figuruje jako numer 19 pod nazwą ulica Dylewicza. Z dalszych stron opracowania dowiadujemy się, że na grudzień 2019 na osiedlu Skarpa mieszkało około 1130 mieszkańców, z czego 685 osób w wieku produkcyjnym, 69 osób w wieku poprodukcyjnym i 372 osoby w wieku przedprodukcyjnym. Wskaźniki te potwierdza obserwacja, z której wynika, że osiedle te zamieszkiwane jest w większości przez młode rodziny z małymi dziećmi. Kolejny wskaźnik, bezrobocie. Na 685 osób w wieku produkcyjnym tylko 14 pozostawało bez pracy, co daje 2%. Przestępczość. Tutaj sytuacja nie wygląda już tak dobrze. Współczynnik przestępczości w odniesieniu na 1000 osób wynosi 16,9, co w odniesieniu do najspokojniejszego osiedla Wyszyńskiego 2,6 wygląda niepokojąco. Kolejną ciekawostką jest fakt, że mieszkańcy osiedla Skarpa korzystają najmniej ze środków pomocy społecznej w odniesieniu do mieszkańców pozostałych części miasta. Omawiany dokument pozwala nam także określić obszary miasta o najwyższych i najniższych średnich dochodach. I tak, mieszkańcy osiedla Skarpa zapłacili w przeliczeniu na jednego mieszkańca kwotę 5060 zł podatku PIT, co jest powyżej średniej dla miasta Siedlce. Najbliższe tereny zielone dostępne dla mieszkańców znajdują się na południe od osiedla i są to tereny Siedleckiego Zalewu. W najbliższej okolicy funkcjonują dwa kluby sportowe, klub Forma Fitness i Sparta Gym. Mieszkańcy osiedla Skarpa posiadają dostęp do podstawowej infrastruktury społeczno-bytowej. Pełna infrastruktura znajduje się w ciągu ulicy Warszawskiej, natomiast na osiedlu funkcjonuje sklep spożywczy Marysieńka, lokal gastronomiczny, pizzeria da Grasso, przedszkole Ogród Świętego Franciszka, przychodnia lekarska Apasjonata. Na osiedlu funkcjonuje przychodnia weterynaryjna Vet Service. Tuż obok, wjazd od ulicy Daszyńskiego, funkcjonuje parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem błogosławionych męczenników podlaskich. Sieć infrastruktury komunikacyjnej. Osiedle posiada dobry dostęp do centrum miasta, mimo wiecznie tworzących się korków na skrzyżowaniu ulicy Kruszcowa i Prądzyńskiego. Dzięki dostępności ulicy Rotmistrza Pileckiego i bliskości północnej obwodnicy mieszkańcy mogą cieszyć się w miarę płynnym dojazdem do centrum Siedlec. Więcej kontrowersji na pewno budzi temat bliskości stacji kolejowej PKP Siedlce Zachodniej. Dla jednych mieszkańców jest to niewątpliwie zaleta, dla drugich wada. Warto może jednak spojrzeć na sytuację mieszkańców bloków 28 i 30, ponieważ nowo powstająca inwestycja z jednej strony
Zasłoni im widok na rodzinne ogrody działkowe, z drugiej jednak strony stworzy barierę akustyczną dla hałasu. Niestety przez osiedle nie przebiega żadna linia miejskiej komunikacji publicznej. Najbliższe przystanki zlokalizowane są w ciągu ulicy Warszawskiej i Daszyńskiego. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje w obrębie 54, to w roku 2022 stan na Lipiec zostały wydane dwie pozytywne decyzje o pozwoleniu na budowę. Jedna z decyzji dotyczy budynku wielomieszkaniowego, inwestor Strut Development spółka z o.o. Druga natomiast decyzja dotyczy budynku usługowego na działce zlokalizowanej tuż obok przedszkola, którego inwestorem jest, myślę, dobrze znana mieszkańcom osiedla firma Ambasada Urody. Osiedle Skarpa ciągle jeszcze posiada minimalne zdolności do rozbudowy. Bezpośrednio od południa do osiedla przylega kilka niezabudowanych nieruchomości gruntowych, które przynajmniej teoretycznie w przyszłości mogą zostać zabudowane kolejnym budynkiem wielorodzinnym. Natomiast od północy możliwości dalszej rozbudowy są już mocno ograniczone i ograniczają się jedynie do budowli o małej powierzchni zabudowy. I to by było na tyle na temat osiedla Skarpa. Na koniec chciałbym zaprosić Państwa do korzystania z bezpłatnego serwisu ogłoszeń nieruchomości lokalnych totusiedce.pl. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to koniecznie wciśnij łapkę w górę, a jeżeli nie chcesz przegapić nadchodzących materiałów, koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. Dziękuję.